Cześć, w tym nagraniu chciałabym zająć się tematem pretensji, które mamy w stosunku do naszych rodziców, pretensji mniej lub bardziej uświadomionych, takich, z których sobie zdajemy sprawę i z takich, z których sobie nie zdajemy sprawę. Kiedy dzieci pojawiają się w naszym życiu, to reaktywują wiele ran, które my przeżyliśmy jako małe dzieci. I które zepchnęliśmy w niepamięć, o których nie chcieliśmy pamiętać, a wręcz to był taki pewien mechanizm, który nas chronił przed tym, co się wtedy działo. Dlatego, że małe dzieci, kiedy stykają się z przemocą, czy to fizyczną, czy emocjonalną, jest to dla nich tak ogromne, dla ich systemu, że bardzo często ich małe ciałka, ich mózgi stosują mechanizmy obronne, żeby się przed tym ochronić. Problem w tym, że bardzo często jest tak, że nie ma później możliwości czy przestrzeni, żeby to, co przeżyliśmy, uwolnić. Więc to dalej jest gdzieś tam zepchnięte w naszej podświadomości i czeka na uwolnienie. Czeka pod takim dekielkiem, pod taką pokrywką. No i kiedy dziecko się rodzi, to nam tą pokrywkę po prostu czasami wywala. Czasami mniej, czasami bardziej. I naprawdę trzeba być wtedy bardzo świadomym rodzicem, żeby w tym wszystkim jak najbardziej zminimalizować to krzywdzenie własnych dzieci w związku z tym, co w nas się odpala. I przeczytałam wczoraj piękny artykuł na jednym z polskich portali właśnie dla rodziców o przenoszeniu tak zwanej niemiłości z pokolenia na pokolenie. Link do tego artykułu jest pod nagraniem. Naprawdę zachęcam do przeczytania. Ale uderzyła mnie jedna rzecz w tym artykule i tutaj bym się chciała zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że troszeczkę inaczej to widzę niż autorka tego tekstu. I przeczytam najpierw fragment tego artykułu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. W pewnym momencie autorka właśnie pisze o tym, że powodem tego przenoszenia niemiłości na nasze dzieci jest to, że mamy dużo właśnie tych krzywd i pretensji do swoich rodziców w sobie. I pisze tak. Odrzuć pretensje do tych, którzy ci nie dali miłości. Zrozum, że nie dali, bo sami jej nie dostali. Ponieważ ich rodzice również jej nie dostali. Czyli nie ma winnych. Są tylko nieświadomi. I skoro masz już taką świadomość, wyeliminuj pretensje do naszych rodziców i pracuj nad wybaczeniem. Wybaczanie rodzicom braku lub zbyt naszym zdaniem małej dawki miłości uwalnia nas od urazów i pretensji, co automatycznie oczyszcza nasze serca i umysły, robiąc tym samym miejsce w naszych sercach na miłość, którą i tu, uwaga, dajemy sobie sami. I ja z tym tekstem i się zgadzam, i się nie zgadzam. Zgadzam się w tym, że faktycznie, kiedy tym rodzicom wybaczymy, to uwalnia nas od tych urazów i pretensji. Natomiast co to znaczy wybaczyć? Jeśli my postąpimy w ten sposób, że tylko będziemy sobie to tłumaczyć, tak, że no tak, przecież moja mama i tata też nie dostali tego, co potrzebowali od swoich rodziców, więc nie mieli mi co dać, wszystko fajnie, patrzymy z wyższej perspektywy, owszem, można to sobie tak wytłumaczyć, ale jeśli tych krzywd było dużo lub my jej bardzo intensywnie przeżywaliśmy, to one nie zniknęły, one dalej są w nas i nie tylko, że są w nas i w naszej psychice, bardzo często to, co przeżyliśmy, jest dalej w naszym ciele. Ja to bardzo często widzę na sesjach, kiedy osoby uwalniają emocje i wręcz mają reakcje w ciele, w różnych częściach ciała, w różnych organach. Dlatego, że kiedy przeżywamy traumy, one się zapisują na poziomie ciała. I dlatego bardzo ważne jest właśnie uwalniając krzywdy, pracować nie tylko z analizowaniem tego, co się stało, to jest bardzo ważne, uświadomić sobie mechanizmy, uświadomić sobie role, w których tkwiliśmy, ale jednocześnie jest bardzo ważne uwolnić emocje i popracować też z ciałem. I często mi się zdarza na przykład w sesjach, że osoby zaczynają się trząść, uwalniając emocje, dlatego że ta trauma zaczyna wychodzić z ciała, wychodzić z mięśni. Bardzo często ta trauma jest w mięśniach schowana. Jest to szalenie istotne, dlatego że jeśli my sobie tylko tłumaczymy, że nasi rodzice nie mieli nic więcej, mogli dać tylko to, to jest racjonalizowanie.
I to jest dalej używanie mechanizmu obronnego. Racjonalizowanie jest jednym z mechanizmów obronnych. Tłumaczenie, no starali się jak mogli. Tak, oczywiście, że starali się jak mogli, ale my cierpieliśmy. Były momenty, kiedy naprawdę cierpieliśmy. I o tym się bardzo mało mówi. To jest temat tabu. Kiedy już nawet ktoś zaczyna o tym mówić, to się tłumaczy, ale wiesz, no ale ja mimo wszystko kocham moją mamę i wiesz, to nie, że ja tak mówię, żeby sobie teraz pomyślała, że ona jest taka zła. Jak ja słyszę osobę, która się tłumaczy, to ja już wiem, że za tym coś jest. Bo oczywiście, że my chcemy kochać naszych rodziców i oczywiście, że oni zrobili to, co mogli, co nie znaczy, że ta krzywda nie została wyrządzona. I jako dorosły, zwłaszcza kiedy masz już dzieci, to ty sobie zdajesz sprawę, że rodzicielstwo nie jest łatwym zadaniem, że popełnia się te błędy. Ale to dziecko w tobie, które nie zaznało sprawiedliwości, które nie usłyszało przepraszam, ono dalej czuje ból. I jeśli ty tego dziecka w sobie nie posłuchasz, nie pomożesz mu uwolnić tych emocji, tych przeżyć, to ono dalej jest zablokowane w pewnej czasoprzestrzeni. I ta rana jest reaktywowana poprzez zachowanie twoich dzieci. I dlatego jest ważne do tego wrócić. I ja pamiętam, kiedy ja weszłam właśnie na tą ścieżkę rozwoju osobistego, który teraz nazywam bardziej powrotem do siebie, bo na początku to właśnie polegało na tym, że ja się chciałam naprawić, żeby wreszcie wszyscy mieli ze mną dobrze, a potem sobie zdałam sprawę, że to nie ja mam się naprawić, ja mam tylko uwolnić to, co przeżyłam, co było przykre dla mnie. I byłam naprawdę zaskoczona, bo powodem, do którego w ogóle wróciłam do dzieciństwa, było to, że właśnie czułam tą ogromną pustkę, taką, której nie umiałam niczym wypełnić. Miałam tą taką zadrę w sercu. Pamiętałam wiele rzeczy, te rzeczy mi się często przypominały, zwłaszcza kiedy właśnie widziałam dzieci w jakichś, moje dzieci w jakichś sytuacjach. I kiedy wróciłam do tych wspomnień już świadomie, z decyzją, że właśnie wracam, żeby z tym pobyć, to nie dość, że ta zadra z tego serca zaczęła powolutku, stopniowo wychodzić i uwalniać się, to ta wewnętrzna pustka, którą czułam, po prostu zniknęła. I oczywiście to nie był jeden dzień, to nie był tydzień, to był pewien proces, okej? Ale bonusem tego procesu było to, że relacje, które mam z dziećmi, zaczęły się z dnia na dzień zmieniać. Ja byłam naprawdę zaskoczona i pamiętam, jak kiedyś siedziałam sobie w kuchni, tak myślałam, kurczę, naprawdę coś się zmienia, dlatego że ja poczułam wewnętrznie zupełnie inne nastawienie do moich dzieci. W związku z tym moje zachowanie zaczęło być inne. Przestałam być impulsywna, przestałam reagować z automatu. A kiedyś to było naprawdę dla mnie trudne do opanowania. Dlatego naprawdę chcę to powiedzieć z naciskiem, jeśli jesteś osobą, która ma dzieci i mimo, że bardzo je kochasz, to masz automatyczne reakcje, to się wydzierasz, to czy czasem szarpniesz dzieckiem, czy masz poczucie winy w stosunku do tego, jak je traktujesz. Naprawdę jest to być może czas, żeby właśnie wrócić do tego, żeby opłakać to, jak ty byłaś traktowana. Okej? I w tym mogą ci pomóc różne sposoby, różne metody. Ja bardzo polecam metody, które właśnie bazują na uwalnianiu emocji, bazują na pracy z ciałem, dlatego że bardzo ważne jest to z siebie uwolnić, bardzo ważne jest to wypłakać. My naprawdę w naszej kulturze bardzo mało czasu poświęcamy i przestrzeni na opłakanie. Jest takie, często nawet dzieci uczymy, jak się dziecko wywróci, i nie mówię tutaj o jakimś tam, że się tylko potknęło, ale jeśli się wywróci, naprawdę płacze. I pokolenie naszych rodziców mówiło, nic się nie stało, nic się nie stało. Właśnie, że się stało. Właśnie, że to dziecko przeżywa. I kiedy my pozwolimy mu to przeżyć, to znika. Ja swego czasu troszeczkę czytałam, właśnie interesowałam się tym, jak to jest w kulturach tak zwanych prymitywnych, zwłaszcza u rdzennych Amerykanów.
I oni bardzo duży nacisk właśnie kładą na opłakiwanie strat. Dlatego, że oni tłumaczą, że jeśli nie umiesz czegoś opłakać, to nie umiesz też się cieszyć życiem. I w tamtych kulturach, gdzie jeśli ktoś na przykład umiera, to cała wioska opłakuje z tą osobą stratę tej osoby. Jest to naprawdę szalenie istotne. I wiele z nas przeżywa różne sytuacje trudne w życiu. I społeczeństwo oczekuje od nas, że my się szybko po tym wszystkim podniesiemy. Nie ma, że się szybko podniesiemy. Podniesiemy się wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. I czasami ta żałoba musi potrwać. I owszem, jeśli ona się bardzo długo przedłuża, to znaczy, że jest potrzebna jakaś pomoc dla tej osoby, żeby jej w tym pomóc, żeby jej w jakiś sposób pomóc się z tego podnieść. Ale naprawdę dajemy sobie czas na opłakanie pewnych spraw. Zwłaszcza tego, jak my przeżywaliśmy coś w dzieciństwie. Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, jeśli tego nie uwolnimy, to tam nie ma miejsca na miłość, tam nie ma miejsca na to, żeby wprowadzić coś nowego. I ja w mojej własnej podróży odkryłam coś niesamowitego, że kiedy właśnie usiadłam z tymi przeżyciami z dzieciństwa i nie zawsze miałam konkretne wspomnienia, najczęściej właśnie ciało mi przypominało, jak ja się czułam, to odkryłam niesamowitą rzecz, że na początku to w ogóle miałam okres procesowania złości. Ale to po prostu takiej złości. Ja w pewnym momencie to byłam aż wystraszona, bo czułam taką chęć zemsty, taką nienawiść, naprawdę wkurzenie porządne. I musiałam z tymi emocjami pobyć, musiałam sobie pozwolić je przepuścić przez mój system. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to była ta energia we mnie życiowa, ta siła życiowa, która była właśnie zablokowana przez to, że ja nigdy tego nie nazwałam po imieniu. Ja nigdy tego sobie nie pozwoliłam uwolnić i przez to ta siła życiowa była zablokowana, a to jest ta siła kreatywna. I kiedy zaczęłam tą złość uwalniać, nie wyrażać i nie tłamsić, tylko uwalniać, czyli będąc z tym, oddychając, to okazało się, że zaczęła ta siła ze mnie wychodzić w kreatywny sposób. Ja zaczęłam robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam w życiu. Chociażby malowanie obrazu farbami olejnymi. Ja tego nigdy nie robiłam. A nagle zaczęło to gdzieś przychodzić i zaczęłam się w taki sposób wyrażać. Natomiast później tak naturalnie odkryłam, że pod tą całą złością, która dla mnie była pewnym mechanizmem obronnym, bo dopóki czułam złość, to przynajmniej się czułam, że coś mogę zrobić, tak? Że jestem, że kontroluję sytuację, tak mi się wydawało. A pod tą złością okazało się, że były ogromne pokłady smutku. Ogromne pokłady smutku. I musiałam sobie naprawdę dać czas, żeby ten smutek wypłakać. I ja siebie zawsze pamiętam jak taką osobę, która na zewnątrz może wyglądała taka, że do przodu i ciągle uśmiechnięta i wesoła, ale ja w środku byłam bardzo smutna. Ja pamiętam siebie zawsze jako taką poważną osobę, nad wyraz odpowiedzialną. I kiedy zaczęłam wracać do tego smutku i ten smutek uwalniać, to się okazało, że zaczęła przychodzić radość. Zaczęły przychodzić takie momenty takiej czystej, dziecięcej radości. Ja pamiętam, że bardzo często jak już pracowałam i ktoś ze współpracowników na przykład odpowiadał kawał albo się wygłupiali w pracy, mnie to wkurzało. Ja uważałam, to jest nieodpowiedzialne, w ogóle teraz powinniśmy pracować i robić poważne rzeczy, a oni tutaj sobie po prostu jakieś jaja robią. Natomiast teraz pozwalam sobie na takie momenty, kiedy jestem z dziećmi, czy kiedy jestem z dorosłymi, pozwalam sobie na te momenty po prostu pośmiania się, momenty głupawki. A ja na te momenty sobie niezbyt często pozwalałam, dlatego że to było cały czas blokowane. Dlatego o tym mówię, bo naprawdę jest to bardzo ważne, nie tylko dla nas samych, żeby te rzeczy poukładać, żeby te rzeczy puścić i uwolnić, ale przez to, że my to w sobie uwalniamy, to jesteśmy zupełnie innym człowiekiem, jesteśmy zupełnie innym rodzicem, tak? I teraz na przykład te relacje, które ja mam z dziećmi, czy mam z mężem, wyglądają w zupełnie inny sposób. Także, kochani, jeśli macie sytuację, że na przykład dziecko w was wyzwala jakieś emocje, tak? Coś was się odpala,
wsłuchajcie się w to. Po prostu z tym pobądźcie. Ja zrobię jeszcze osobne nagranie o procesie, który ja stosuję z klientami, także będziecie sobie mogli z niego korzystać. Bardzo prosty proces bycia z emocjami. Kiedy się po prostu w to wsłuchujecie, pozwalacie, żeby to przez Was przeszło i naprawdę zobaczycie różnicę i zobaczycie, jak sami wstrzymujecie te emocje, bo to w tym procesie to po prostu pięknie widać, jak się po prostu nie chce czuć, a chodzi o to, żeby pozwolić sobie czuć, żeby to przez nas przeszło. I wtedy, kiedy to przez nas przechodzi, to ta zadra serca, te pretensje po prostu znikają, bo one się już nie mają czego trzymać. I mi naprawdę musiało wiele miesięcy przeminąć i byłam dla siebie naprawdę cierpliwa, żeby sobie te kwestie poukładać. I dzięki temu, że też wsłuchałam się w te rzeczy, to stało się dla mnie jasne, czego ja już nie będę tolerować w relacjach. Stało się dla mnie jasne, w jakich momentach ja się czułam zraniona, na co już nie pozwolę. I jasno to teraz komunikuję i wybieram teraz takie relacje i takie znajomości, gdzie ja mogę być sobą, gdzie ja nie jestem zawstydzana, gdzie nie jestem obwiniana, gdzie nie jestem krytykowana za to, że jestem sobą, tak? I to jest niesamowite, dlatego że no, część osób z mojego życia zniknęła. I z tym też się musiałam pogodzić, ale przyszły nowe osoby do mojego życia, które teraz doceniają tą relację ze mną, które szanują mnie, które wnoszą do mojego życia, nie zabierają z mojego życia. A wcześniej tego nie umiałam zrobić. Wcześniej raczej byłam osobą, która właśnie pozwalała się traktować, no, czasami bardzo źle. Pozwalałam się wykorzystywać, dlatego że myślałam, że no takie jest życie, trzeba być na posługi dla wszystkich, tak? Trzeba wszystkim pomagać i poświęcać się, tak? U mnie słowo poświęcenie było, wow, wielkim słowem. Często od mojego męża słyszałam, że po prostu jestem jak Matka Teresa, całemu światu chcę pomóc. No i potem byłam wykończona, potem już nie miałam siły dla siebie, nie miałam energii dla siebie, dla swoich dzieci. I kiedy właśnie do siebie wróciłam, kiedy zaczęłam się tym sprawą przeglądać, tym pretensjom, które miałam w stosunku do rodziców, to na tym urosłam niesamowicie. Dlatego, że teraz widzę, ja już teraz po odczuciach w ciele wiem, czy jakieś spotkanie z kimś, czy relacja z kimś jest dla mnie dobra, czy nie. Czy ja się czuję dobrze po spotkaniu z kimś, czy czuję się wypompowana. Słuchajcie, to jest tak ważne. To jest tak ważne, kim my się otaczamy. To jest tak ważne, z kim my się spotykamy. Jak my się czujemy po takim spotkaniu z kimś. Także naprawdę zachęcam do przyjrzenia się tym sprawom dla własnego dobra i dobra dzieci, tak żebyśmy zamiast przekazywania tej niemiłości przekazywali właśnie miłość, przekazywali zrozumienie, przekazywali akceptację. Także to by było chyba tyle w temacie tych pretensji i tego wybaczania. Nie wybaczajmy za wcześnie, nie wybaczajmy racjonalnie tylko na poziomie mentalnym, tylko zróbmy to naprawdę tak fundamentalnie, od podstaw, okej? Wtedy to ma naprawdę silne podstawy i wtedy to jest trwałe. Wtedy to nie jest tylko na chwilkę, to jest trwałe i zobaczycie to w tym, jak będziecie się zachowywać i odnosić do innych. Także pozdrawiam Was bardzo ciepło. Do usłyszenia.